Cześć, witajcie w czwartym odcinku z serii Let's Play Demon's Souls. W tym odcinku zapuścimy się do bardzo niebezpiecznej krainy, opanowanej przez jakieś hordy zamulonych żuli. Nie, tak na serio to wybierzemy się do drugiej krainy, czyli do Stonefang Tunnel. Musimy tutaj koniecznie zabić arcydemona, czyli Dragon God Bossa, ponieważ zabicie go spowoduje dostęp, umożliwi nam dostęp do kolejnych dwóch bossów w Belterian Place, do Penetratora i Kingalanta. A więc ruszamy. Tak, to są kowale. Ten po prawej jest do odblokowania właśnie w Stonefang Tunnel, tutaj gdzie właśnie teraz się przenieśliśmy. No, ładuj się szybciej trochę. Okej, okay, dobra. Sam początku tutaj. No tu zapomniałem, że tu jest sprzedawca. Zobaczymy, co on sprzedaje nam, bo już nie pamiętam do końca. A nie, jakieś tam niepotrzebne śmieci. Nie, to nie chcę tego. Dzięki. To jest właśnie ten Crystal Lizard. Nie pamiętam już do końca naprawdę, czy pokazywałem wam go kiedyś, ale z niego wypada pełno minerałów potrzebnych do ulepszenia tarczy bądź mieczy. Jak już słyszycie, zapewne nagrywam ten film przy użyciu mojego nowego mikrofonu, więc mam nadzieję, że jakość będzie zadowalająca i że będzie odpowiadała wam. Napiszcie więc w komentarzach, proszę was, poniżej, co myślicie o tym mikrofonie i czy jest lepszy od tego poprzedniego, czy tam dorównuje mu, czy jest po prostu słabszy. Dobra, teraz tutaj na prawo mamy takie fajne przejście. Tu jest... czekajcie. O, tutaj jest właśnie. To jest dźwignia, która uruchomi nam windę. Jak widzicie, winda już działa. No, średniowieczna, taka trochę niebezpieczna, ale spełnia swoje zastosowanie. Dobra, teraz musimy tutaj uważać, bo tu jest taki grubasek. Jak widzicie, atakuje on czarami nas, ale no nie tylko czarami może nas zaatakować, ponieważ jego ataki fizyczne też są dosyć silne. Dostałem. Jak widzicie, nawet gdy się zablokujemy tarczą, to i tak nam zabiera punkty życia jego atak, więc lepiej po zaatakowaniu go oddalić się i robić uniki. No tutaj są właśnie takie trochę zamulone te stworki. Są po prostu, nie wiem, jak to, górnicy tacy, którzy pracowali w tej kopalni, opętani przez demony. O, fajny topór jakiś znaleźliśmy. Tutaj jeszcze skarb mamy. A może użyjemy od razu tej duszy. I będziemy później pod koniec wszystkie używać. Okej. Okay. Teraz możemy tutaj zjechać... Oj, nie zdążyłem. Teraz możemy zjechać tutaj windą i po drodze jeszcze zahaczyć o takie pewne miejsce, gdzie znajdziemy kamień, który może przywrócić nam formę ludzką. Formę ludzką możemy odzyskać właśnie przy użyciu takiego kamienia, bądź wtargnięciu do czyjegoś świata jako fantom i zabicie tego gracza. Wtedy on staje się duchem, a my dostajemy ludzką formę. Ale ten sposób z użyciem kamienia jest moim zdaniem znacznie łatwiejszy. A przy okazji tendencja postaci nam nie spada. Okej. Okay. Jeśli byście chcieli trochę poczytać o Demon's Souls, to ja w opisie poniżej zamieszczę link do Demon's Souls Wiki. Jest to świetna strona, na której możecie naprawdę poczytać o wszystkim po prostu, co się znajduje w grze. Jak przejść każdy poziom, jakie skarby można znaleźć, po prostu wszystko jest opisane świetnie. A tutaj właśnie widzimy, jak pracują sobie ci górnicy. Oni są też jak podobnie jak gluty, wrażliwe na przekucia. Czy to były gluty? Przepraszam, już nie pamiętam do końca, o czym ja wtedy mówiłem. Mówiłem, że jakiś stwór był właśnie wrażliwy na przekucie, to nie pamiętam już, o czym tak mówiłem. Ale chyba gluty są wrażliwe, o ile dobrze pamiętam.
Nieważne, nieważne. Tutaj widzimy, że Mike Tyson jakiś nas zaatakował. Świetny styl. Pod brudkowym chciał mnie zaatakować, ale coś mu nie wyszło. Tutaj teraz będzie trochę niebezpiecznie, zaraz zobaczycie. Sobie najpierw tego kolesia zabijemy. Cicha eliminacja po kolei, aż do skutku dojdziemy. Tam już nikogo nie ma. O, tutaj jest. Chyba też mnie zauważył. Lepiej tam bliżej nie podchodzić, zaraz zobaczycie dlaczego. Oj. Jego koledzy też się już zorientowali. Ale to nie jest żaden problem. O, ale dostałem. Kolejny się skapnął. Jeszcze jeden. Ci z workami to są takie właśnie specyficzne. Właśnie tak jak ten. I jak ten po prawej. To jest właśnie taki specyficzny dosyć typ tych stworów, ponieważ... O, chciałem go skontrolować, ale chyba się nie da. To jest specyficzny typ stworów, ponieważ... jak je zabijemy, wrócimy na ten świat, to one się już nie pojawią z powrotem. A z nich właśnie wypada pełno minerałów, które są przydatne do właśnie ulepszania z broni, tak jak już mówiłem. Tutaj jeszcze jeden wilk został. Właśnie ten typ potworów, które atakują nas z magii, te grubasy takie, to jest właśnie, one się nazywają Fat Official. I on właśnie był na tamtym filmie. Te trochę chyba inaczej wyglądają, mają inny kolor ubrania, ale to jest dosłownie to samo. O. Zapomniałem, że go trzeba tam trochę wepchnąć do tego pokoju. Dopiero... O. Teraz można walczyć. O nie, niedobrze. Czekajcie, się uleczę trochę. Ej, wracaj tam. Wracaj do swojej pieczary. O. Widzicie, silny ataki ma dosyć w walce wręcz. Czy w walce w zwarciu. To nie jest jedynie taki... Fat Official to nie jest jedynie taki potwór, który potrafi nas zaatakować magią. No, jest bardzo niebezpieczne. Szczególnie dla początkujących graczy. Jak ja już jestem dosyć doświadczonym graczem, to już... Znam trochę techniki walki i różne tam sposoby na zabijanie tych właśnie poszczególnych rodzajów potworów, ale jak naprawdę jakiś nowicjusz gra, to może sobie z nimi nie poradzić. Wow! Prawie mnie zaskoczył. Okej. Okay. Możecie zauważyć... O. Czekajcie. Okej. Okay. Teraz tutaj skarb jakiś jest. A, zielona trawa, to jest niezbyt takie przydatne, naprawdę. Okej. Okay. O, tutaj chyba będzie, tak, tu będzie kill off. No nie, kill offem nie możemy, jak można się próbować domyśleć, wydobywać materiałów z ziemi. Nie, 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 on służy do atakowania po prostu. No, ja szczerze mówiąc nie przepadam za nim, go tego tak zabrałem, żeby się upewnić, czy to na pewno on był. Ja go później na pewno pozbędę się. W Nexusie już. A użyjemy jeszcze duszę. Mam noże? A, mam noże. Dobrze. To spróbujemy zrzucić tego grubaska. Czekajcie, niech on mnie zaatakuje i teraz możemy go zaatakować. Trochę ten płotek przeszkadza, który tam jest za mną, ale nie jest źle. O! Nie jest dobrze. A, dobrze jest. Spadł. Dobrze się stało. Wow, jeszcze mnie tu może dosięgnąć. Myślałem, że jestem tutaj w miarę bezpieczny. Dobrze, że tabelka zablokowała. A teraz miałem szczęście, że się schyliłem. Dobra. Zabijmy go. Nie przeszkadzajcie sobie. Zbierajcie te materiały w spokoju. Dzięki. O, już się zorientował chyba, że jestem. Już chciał chyba zaatakować mnie. Nie dałem mu takiej szansy. A, przekujemy jeszcze jego kolegę.
Właśnie przekuwanie jest na tyle fajne, ponieważ podczas robienia tego, tak samo jak kontra, to przeciwnicy nie mogą nam zadać obrażeń. Jest to taki trochę bug, ale przydatny dosyć. Więc warto go czasami nawet naprawdę używać. O. Gin. Tutaj przełączymy dźwignię. I właśnie w tym momencie otworzy się ta brama, która przed chwilą była zamknięta. Ok, teraz mógłbym zeskoczyć na dół i przejść tam szybciej, ale ja wolę tutaj pozabijać jeszcze tych wszystkich górników, że tak powiem, bo przydałyby mi się jakieś właśnie materiały, jakieś sharp stone na przykład, aby móc ulepszyć ten miecz. Ok. W porządku, tutaj jeszcze tylko tutaj będą, już możemy się kierować do tej bramy. Myślałem, że mnie nie uderzy. Okej, okay, dobra, tam jeszcze są. Okej. Okay. I jeszcze chyba jeden został. A to przekujemy kolegę. Jak to wszyscy? Chyba wszyscy. Jeszcze zobaczę, czy tutaj na prawo nikogo nie będzie. A, jest jeszcze jeden. Aż dwa. O, i z workiem. Okej. Okay. Jeszcze nigdy nie miałem sytuacji, żeby z tych przeciwników z workami... O, udało się skontrolować. Jeszcze nigdy nie miałem z takiej sytuacji, żeby z tych przeciwników z workami nic mi nie wypadło. Więc opłaca się je zabijać. O, kolejna dusza, to sobie ją użyjemy. O, co jest? Aha, zły przycisk. Okej, okay, sorry. Dobra, teraz tutaj możemy kierować się do tej bramy. Powinno mi chyba starczyć tutaj trawy do leczenia. Teraz tak się zastanawiam, ponieważ boss jest dosyć silny. Ale nie, chyba mi tarczy. Spokojnie. Mam mi dosyć sporo. Najwyżej się nie uda. Trudno. Nigdy nic nie wiadomo. Mógłbym nawet mieć bardzo dużo tej trawy, ale tak bym mógł zginąć, jakby na przykład... jakby na przykład jakoś źle rozprowadził tą... Znaczy, źle jakoś zaczął walczyć. Złą taktykę obrał. O, o to mi chodziło. Dobra. Przechodzimy przez tą mgłę i tutaj już zauważyć możemy nowy typ potworów. Taki... Taka jaszczurka jakby lawowa, nie wiem co to jest. Jest ona dosyć silna, jeśli w grupie zaatakuje. Ma taki specyficzny atak, że wydłuża się i skacze do przodu i próbuje nas pokąsać. Lepiej uważać, gdy się z nimi walczy w grupie, bo naprawdę są, no, niebezpieczne. Ok, teraz chyba to na lewo. Ogólnie tak, na lewo. Ogólnie Stonefang Tunnel to jest bardzo długi od... już powiedziałem. Stonefang Tunnel to jest bardzo długi ogólnie epizod. Długi poziom. Czyli odcinek, jak już powiedziałem, no, będzie dosyć długi. Naprawdę... Nie dałoby się zrobić go krótszego. Jeszcze zwróćcie uwagę na to, że ja znam to wszystko, już dobrze przecież przechodzę, wiem gdzie iść, się nie zastanawiam w którym kierunku iść, czy coś takiego. A to naprawdę też będzie długo mi... długo mi to zajmie, dużo czasu mi to zajmie na pewno. Dobra, jeszcze jeden został. Się uleczymy najpierw przed walką z nim, żeby mnie nie zaskoczył jakoś później. Swoim mieczem rozżarzonym do białości. Dobra, tam przejdziemy. To jest takie dosyć sekretne miejsce, które... w którym znajduje się dźwignia do windy, która jest naprzeciwko kamienia Nexusa. Czyli jakbym zginął, to mogę po prostu wejść sobie po schodach do góry
I za tym sprzedawcą, co tam sprzedawał takie tam badziewia, to jest winda do góry. I bym mógł od razu tutaj przejść, czyli bym zaoszczędził sporo czasu. Nie wiem, tak około, nie wiem, około 15 minut. O, ładna kontra teraz tak weszła. Zniszczę to. On mnie irytuje. O, jeszcze jedna dusza. To ją użyjemy. I tam prosto właśnie znajduje się dźwignia. A najpierw duszę weźmiemy. Znaczy skarb. Już miałem nadzieję na duszę. I właśnie tutaj znajduje się ta dźwignia. No ale ode mnie jest ta winda. Okej. Okay. Teraz będziemy się kierowali na prawo. Ku mgle. Okej. Wow! O tym już naprawdę zapomniałem i to był straszny moment teraz. Dobrze, że one są jakieś takie powolne, bo... Jego byli tacy żwawi, to by było naprawdę ciężko. A, zapomniałem. Tutaj jest. Czy ktoś za mną użył właśnie... Tak. Kilofa. Dobra. A, jeszcze tutaj jest jeden. I chyba na prawo będzie jeszcze dwóch. Na mnie czekało przeciwników. Tak, jeden. Skarb i na prawo jest chyba jeszcze jeden. Przeciwnik. O, skarb. Teraz chyba tutaj będzie jeszcze jeden. O, jest. Nie uchronisz się przed moim ostrzem. Demonie. Okej. Okay. Teraz tutaj wolę sobie zrobić porządek. Bo przełączanie pomiędzy tymi, tą trawą to jest no dosyć ważne, a zależy mi na czasie. Że podczas walki na przykład, żebym nie użył czegoś złego. Na przykład czegoś, co mnie leczy od wykrwawiania się, czyli bleedinga, a ja chciałem na przykład uleczyć się, bo to może być kosztowny błąd. Dobrze, to jest takie sekretne przejście. Tutaj będzie... dusza, a na dole tarcza. Chyba nie będę mógł jej jeszcze używać, zaraz się upewnię. Ale wydaje mi się, że nie będę mógł jej używać. O, jak ktoś do mnie dzwoni na telefon, przepraszam, mam nadzieję, że nie będzie tego słychać. O, nie, nie mogę ani tej tarczy używać, więc... O. Będę musiał zainwestować trochę dusz w siłę. Dobra, chodź tutaj. O, ale nie aż tak ostro. Jeszcze jeden idzie. Chyba zabiję tego i będę spadał, bo one naprawdę ma... Naprawdę nie pozostawiają po sobie dużo punktów doświadczenia. No, spadamy. Lepiej sprintem, żeby nas nie dogonili. Choć równie dobrze mógłbym iść sobie po prostu, no i tak by mnie nie dogonili. O, tutaj będzie teraz ciężko dosyć. O, widzieliście? Właśnie tak, tak one skaczą. To się wywaliła. Dobra. Jedna do... Oła. O, wi... Śmiesznie to wygląda. Gdy próbują skoczyć na mnie i się przewracają. Śmieszna animacja. No tutaj skarb będzie jakiś... ale nie, ten minerał nie jest zbyt przydatny. Dobra, to teraz będziemy... O! Tego wilka się trochę można przestraszyć. Tak atakuje z zaskoczenia. A zabijemy jeszcze tego. Dobra. 51 duszy zawsze się przyda. Jeszcze jeden? Tak, jeszcze jedna jest. Jeszcze jedna jaszczurka. O! Okej, okay, dobra. Teraz możemy... już schodzić na dół.
Dobrze. Jeszcze chyba ze dwa wilki tam będą na dole. Tak, są dwa wilki akurat. Jeszcze coś tam pamiętam z Demon's Souls. Okej. Okay. Zaraz. Ale coś się tnie. Okej, okay, dobra, już jest dobrze. Coś tak zacięło, że nie mogłem chodzić. Okej, okay, dobra. Tutaj jakiś skarb. Przyda się ta trawa na pewno. Half Moon Grass na pewno się przyda. Na boso. Chociaż za dużo ona też nas nie leczy. Nienawidzę po prostu tego miejsca. Te belki wszystkie, które tak wchodzą normalnie i blokują, tak wchodzą pod tą kamerę i blokują cały widok, to są bardzo wnerwiające. Naprawdę potrafią mnie zdenerwować. Może zniżę trochę tą kamerę? Nie no, no. Aj. To jest najgorszy chyba moment po prostu tego poziomu. Nienawidzę go po prostu. Tu jeszcze jeden. Na szczęście z workiem. Nie zorientował się, że dostał w głowę? Musi mieć mocno głowę. Dobra. To już jest chyba ostatni, mi się wydaje. A nic z niego nie wypadło. Dobra. Teraz będzie właśnie... Widzimy, woda się przelała i teraz zgasiła całą lawę, która była tutaj. Znaczy, jeszcze nie zgasiła, ale ją zaraz zgasi. O. No i właśnie w ten sposób możemy teraz tam przejść. Tak, i to już właśnie właściwie zbliżamy się do końcówki tego poziomu. Bo tam już za lawą praktycznie jest droga bez przeciwników do bossa. No, więc jakoś już nawet szybko mi się wydaje, że przechodzimy ten poziom. O, tak około 40-50 minut mi to ogólnie zajmuje. Tutaj mam nadzieję, że będzie to trochę mniej. Może z pół godziny? Nie wiem, wszystko się wyjaśni, jak się nagra dopiero. I tu jest właściwie przedostatni przeciwnik, jakiego nam przyjdzie zabić w Stalfang Tunnel. No ale trzeba uważać, walcząc tutaj. Można łatwo zginąć. Bo te beczki wybuchają w kontakcie z ogniem. No a na nieszczęście akurat ten grubas atakuje ogniem. O. Chyba nie trafił w żadną beczkę, bo nie było wybuchu. Tutaj taki fajne miejsce znalazłem, kiedyś grając, że jesteśmy tutaj prawie całkowicie bezpieczni. Stojąc tutaj. Okej. Okay. Coś nie wyszło. Ale dobra. Już po nim. To teraz nam został ostatni przeciwnik. To wchodzimy. Po tym przeciwniku będzie to po prostu normalny jeden taki górnik, tylko po nim już nam zostanie boss. A ten boss, jak już można się domyśleć, to pająk. To są chyba jego ślady. Okej. Okay. O, właśnie tym kamieniem rzucił do nas ten ostatni przeciwnik. Chodź tutaj. Mam ważniejsze sprawy na głowie niż walkę z tobą. Muszę zabić demona. No, chociaż on też jest demonem w pewnym sensie. Ale mniej ważnym. Dobra, tutaj na prawo bym mógł zebrać taki sztylet, ale nie jest on zbyt dobry, więc pozwolę sobie go zostawić tam w spokoju. I zjeżdżamy teraz do tego pająka. Się uleczę lepiej, skoro jeszcze spokój. A nie, to nie tu. Pomyliłem kierunki. Tak, tam jest jeszcze skarb.
to przed walką go zbierzemy. Okej. Okay. Dosyć rzadki minerał. I... no niestety, ale teraz przyjdzie nam walczyć z tym bossem. I to wchodzimy. Armor Spider. Oj, nie mogę mu dać się z tego trafić, ponieważ ten mnie sparaliżuje i będzie mnie właśnie atakował ogniem. No ale trafił mnie. Zobaczcie, właśnie. No, ledwo co się ruszam, naprawdę, a uniki to są kompletnie niemożliwe. Okej, okay, upadł. Teraz możemy go atakować. Najlepiej go atakować jak właśnie upada, ale... tak naprawdę bym mógł go atakować cały czas, no ale bym był wtedy narażony na jego ataki, a one są dosyć silne. Okej. Okay. I chyba też moim zdaniem lepiej go atakować... O nie, to jest ten atak. Lepiej uciekać teraz na sam początek. Jest to atak, od którego się praktycznie nie da obronić. No i jedynym sposobem jest ucieczka na sam początek. To jest możliwość też na uleczenie się. Moim zdaniem właśnie też najlepiej atakować go mając miecz w jednej ręce. Ponieważ wtedy możemy szybciej atakować. No ale to jest tylko takie moje spostrzeżenie, że tak go się lepiej zabija. Może się mylę. O, już upadł. I też ten atak z przekuwaniem jest silniejszy na niego. Naprawdę jest no sporo potworów, które nie są wrażliwe na przekuwanie, więc bardzo dobrze, że na początku gry akurat otrzymałem ten miecz, który ma możliwość przekuwania. No i znowu ten atak. Jest lepiej się cofnąć szybko na początek. Może jak się patrzy, jak na przykład ja gram teraz, to się wydaje, że gra jest prosta, lecz naprawdę tak nie jest. I szczerze, jeśli ktoś naprawdę chce sprawdzić swoje siły, to polecam tą grę, bo można naprawdę się przy niej świetnie bawić, czasami można się wkurzyć, ale ogólnie gra jest moim zdaniem świetna i zasługuje naprawdę na... No gdybym miał ją ocenić, to by zasłużyła na wysoką ocenę. No jak widzicie, miałem miecz w dwóch rękach na próbę i tak średnio się grało. Ja wolę jednak naprawdę tak standardowo walczyć, że mam tarczę w ręce i czuję się bezpiecznie. O, złamał mi blok. I znowu musimy wracać. Chyba nie zdążę. Bo tutaj bym mógł mnie zaatakować właśnie ten żar, który jest... To schowam, bo to jest niepotrzebne kompletnie. Sama trawa starczy. O, chyba się wkurzył. O, naprawdę. Okej, okay, udało się uniknąć wszystkie ataki jego. Widzicie, można go atakować. Nawet tak nie upadł. Tylko teraz nie mam staminy, żeby go atakować jak leży. Ało. Oj, nie trafił. Okej. Okay. Jeszcze tylko jedno uderzenie. I jeszcze jedno. I zabiliśmy właśnie Armor Spidera. A demon was destroyed. Hurra. Okej, okay, dobra. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek spodobał, mimo że był trochę długi. Nie wiem, ile on będzie miał, tak mi się wydaje, że około 30 minut pewnie. Mimo że był trochę długi, to myślę, że ciekawy. Była to dosyć też ciekawa walka na koniec. I generalnie nowe typy potworów, nowy klimat, nowy epizod. I napiszcie w komentarzach poniżej, co myślicie o tym nowym mikrofonie. Cześć i pozdrawiam.